Hej wszystkim, witam was po raz kolejny City Dizio w moim Zagrajmy w Grand Theft Auto Vice City. Ostatnio w tym let's playu, no czy ja naprawdę muszę mówić co się działo ostatnio? Szaleństwo, tyle powiem. I dzisiaj no przejdziemy jednak dalej z fabułą w tej grze. Wykonamy kolejną misję dla Corteza, także parę misji więcej dla Kubańczyków i Haitańczyków. No i jeszcze załatwimy sprawę z Diazem. No bo też jest ikona D na minimapce, którą tam widzicie z lewej strony, na lewym dolnym rogu ekranu. Tak, tutaj taka rzecz jest ciekawa, że za tą szybą czasami się może zespanować się PCJ 600, wiecie, ten motocykl taki typowo japoński, bym powiedział. Tu jeszcze macie z drugiej strony dwa Angele, czyli właściwie takie motory, które są takim prawie że tym samym co Freeway, tylko że one mają takie barwy flagi Stanów Zjednoczonych. Tak, takie choppery. I tak, teraz na tym chopperze dojadę sobie, tak myślę, zaraz pojadę do Corteza i wykonam dla niego kolejną misję. I ta misja, szczerze pamiętam, jest to całkiem łatwa misja, jak na ten etap gry szczególnie. Jest naprawdę nie aż taka wymagająca, bym powiedział. Tak, niby po ostatnich wydarzeniach straciłem broń, niby, ale jednak, no, mam to całe... To jest chyba Uzi, znaczy mam, to jest Uzi albo MP, nie do końca już jestem pewien, co tam zebrałem. To jest chyba Uzi. No bo już w tym etapie gry powinna być dostępna najlepsza broń z tych pistoletów maszynowych, którą jest MP. Naprawdę jest to mocna broń, no też oczywiście droga. Jednak nie wydaje mi się, że to jest to, co ja teraz w tej chwili mam. A nie będę zużywał amunicji, żeby to sprawdzać, co to jest konkretnie. To jest chyba Uzi, myślę, że to Uzi mi wystarczy. Poza tym w tej misji też trochę broni jednak otrzymamy, co jest też dobrą wiadomością. Za chwileczkę zobaczycie, że rzeczywiście taką broń, że tam ona nam zostanie zostawiona. I to nie chodzi o ten pistolet, który tam zawsze się spawnuje w pobliżu tego jachtu Corteza. To nie chodzi o ten pistolet. No bo takim pistoletem samym w sobie, no w tej misji nie zdziałalibyśmy zbyt wiele. Ale oczywiście, no ten pistolet też wezmę tak w razie czego, żeby nie było. Jakoś go chyba nie wziąłem. Już lepiej, no dużo lepiej, dzięki Tommy. Tak, mam jeszcze 5, no, nabojów do shotguna. Dobra, musimy sobie poradzić. W misji All Hands on Deck! Okej, w tej misji trzeba chronić Corteza przed Francuzami, którzy chcą odzyskać swoje chipy, swoje technologie. Tak będą nas atakować, no, właściwie ze wszystkich stron właściwie. No i mamy te dwa czarne Waszyngtony, no w nich są panowie z rządu francuskiego, jak tak przypuszczam. I widzicie, otrzymaliśmy broń ciężką, znaczy nie ciężką, ale no wiecie, taką raczej, no, karabin taki automatyczny. Tak, tam są Francuzi, a wiecie co, może będę teraz używał... Będę używał Uzi zamiast tej nowej broni, bo Uzi mam więcej amunicji do tego. Znaczy nie, może mam mniej, ale po prostu Uzi wolę tą broń jednak zachować na później. Dobra, ci z głowy. Jakby wam się amunicja skończyła, to ona się będzie tutaj pojawiać na jachcie Corteza, więc się o to nie martwcie w ogóle. Jak mówię, na ten etap gry ta misja jest całkiem łatwa. Okej, zaraz etap, gdzie trzeba przejść do... Tak, trzeba przejść naprzód i stąd pozbyć się wszelkich przeszkód w postaci tych całych Francuzików. No, tam ładnego, znaczy tam jednego ładnie zhedshotowałem. No, to już nie był headshot, ale i tak się go pozbyliśmy. Okej, może się pozbędę tej blokady, bo teraz to jest konieczne. No, może jednak ją zostawię na później. A czy Francuzi niby nas ranią, jednak no oni na to nie będą mieli zbyt dużo okazji. Ja nie do końca pamiętam, w którą tam łódź się przedtem strzelałem, teraz może strzelę w tą, która jest po środku.
Widzicie, jest amunicja tutaj, jest do dyspozycji. Dowód na to, że moje słowa są prawdziwe. Gościu, czy to był friendly fire? Kolejny friendly fire w tej grze? Jesus! Skąd strzelają? Coś... Okej, tu widzę... lecą. A właściwie płyną. O, tu się gość skucze niby ukrył. Oh god, ten skuter, to ten głos mnie no, po prostu rozwala. Oh my god, they have a helicopter! Taki kurde głos, taki głupkowaty. Okej, mamy Dobra, to był ciekawy widok. Były trzy ciała w powietrzu, które wleciały ze śmigłowca i w ogóle. No a skąd ty się wziąłeś? Okej, kolejny śmigłowiec. Shoot the helicopter! Ten głos mnie niszczy po prostu. Wow, skąd... Ej, ten gość to już miał kompletny głos zeza, skoro nie mógł mnie trafić stąd. Naprawdę, to już był najgorszy przypadek takiego właśnie zeza. O, tam jeszcze był jeden z tyłu. No i co tu mamy? Mamy, no... Mamy Huntera, no czyli właśnie jak mówię, to jest ten śmigłowiec, no, który już ma w sobie wbudowane działko i nawet wyrzutnie rakiet, z której jednak nie korzysta. Okej, dwójka z tyłu. Trochę, jak mówię, trochę oni mnie ranią, jednak... To nie jest misja wcale trudna. Nawet bez tego powiększenia zdrowia bym sobie w tej misji poradził śmiało. Mało kiedy od tych Francuzów obrywamy. Tam czasami trzeba być ostrożnym, jak tam czasami te śmigłowce spadają na jacht, albo tam koło jachtów. No wtedy ta eksplozja może nas zranić. Jednak ogólnie bym się nie martwił tym wszystkim aż tak bardzo. One more request. While I'm away, would you keep an eye on Mercedes for me? I think she can look after herself, but sure, keep an eye on. Gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego. Jak się nie mylę, w tej grze już Corteza widzimy po raz ostatni. Jak się nie mylę, oczywiście. I otrzymujemy 5000 dolców nagrody i także jako dowód wdzięczności Cortez nam podarował swoją motorówkę, która nagle tajemniczym sposobem zmieniła barwy na taką biało-niebieską. I no, niby tą motorówkę mamy i tak dalej, że on niby nam ją dał. Jednak, no wiecie, to jest motorówka, tutaj jednak się takie pojazdy raczej w tej grze... No, gra nie zapamiętuje to, że my z takich jednak korzystamy. Znaczy, niby tam czasami jednak zapisuje, ale to głównie chodzi o pojazdy z kołami, pojazdy jeżdżące, a nie pływające. Więc ta motorówka właściwie jest tylko na krótką chwilę. Nie będziemy się mogli ją cieszyć przez zbyt długo. Misja no niby długa, ale to po prostu z tego powodu, że ona się po prostu dłuży, z tego powodu, że cały czas są te najazdy Francuzów. Ale jak mówię, na ten etap gry, misja jest naprawdę łatwa. Nawet nie musicie się szykować tam jakiejś broni czy czegoś takiego, bo naprawdę broń tam otrzymujecie i nie ma z tym kłopotu ogólnie. Okej, tylko żebym teraz zasumował jakoś porządnie, żebym kurde mógł wysiąść z tego. Chociaż właśnie w takich miejscach jak to, w którym teraz jestem, właśnie przy takich miejscach, gdzie mogę zasumować, często tak jest, że mogę wyskoczyć z motorówki, mogę wyskoczyć i tam gdzieś wpadę do wody, jednak po jakimś czasie, po paru sekundach, jednak z tej wody wyskoczę i to mi się jakimś tam magicznym sposobem pojawi właśnie na lądzie, co jest naprawdę dziwnym bugiem. Ale ten bug, no wam powiem szczerze, nieraz mi wręcz uratował życie. No i Paul Kent nas informuje, że ktoś już poluje na naszą główkę, bo jest ona warta parę tysięcy dolców. Okej, więc ja już spróbuję ostrożnie wysiąść z tego, jak mówię, nie zwalił, żeby na przykład, nie wiem, do wody nie wpadł. Mimo tego, jak mówię, że tutaj czasami taki bug panuje. I teraz sobie wykonamy misję dla, tak myślę, Kubańczyków. W końcu czemu nie? Co tu mamy? Maniana? A niech będzie Maniana. Tak, taki mały samochód. Taki raczej średni w osiągach, bym powiedział. Zresztą czego się spodziewać, skoro taki właśnie to jest taki samochód prowadzony przez głównie takie biedne osoby. Okej, to Umberto w lewo, jak widzę.
No i znowu S-Phantasm, na pewno bardzo charakterystyczne radio, jak na te dzielnice Vice City. No i misja, Narrow Engagement. Baby man. They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Okej, misja Narrow Engagement. Absolutnie jedna z najtrudniejszych misji w całym Vice City. Absolutnie jedna z najtrudniejszych. I za chwilę oczywiście przekonacie się czemu. Najpierw jednak musimy dojechać do wybrzeża. Tam będzie na nas czekał niejaki Rico. No do niego droga też nie jest jakaś szczególnie długa, więc za chwileczkę się z nim zobaczymy. Tylko wiecie co, może jeszcze wezmę trochę amunicji do strzelby, bo no wiecie, są radiowozy tuż przed nami, czemu nie? Właściwie czemu nie? Ten, a też otwarcy. Dzisiaj nasi gliniarze są jakże hojni z tym datowaniem z tych całych, tej całej amunicji. No dobra, już jesteśmy właściwie przy... Już właściwie jesteśmy przy wybrzeżu, więc za chwileczkę się zobaczymy z Rico. Tak, to ja mamy tak jakby taką kładkę. I oto on, Rico. Okej, rozumiem, twoja łódź sobie nie radzi z kulkami, z dziurami w sobie. Zresztą, która łódź by sobie radziła, skoro byłaby przedziurawiona? No to oni hajtaczycy, jak się nie mylę, to no, ci drudzy to są The Mafia, których już poznaliśmy. I tak, trzeba teraz zabić wszystkich hajtaczyków, których się widzi. I widzicie, to właściwie nie ma kryjówki, nie ma gdzie się ukryć. Możemy tylko tak właśnie kusnąć i oni no jednak mają całkiem dobre bronie i w tej misji łatwo zginąć, więc... Wow, już spudowałem. No widzicie, jednak trochę znacznie obrywam od tych hajtańczyków, no a to wszystko w tak niewielkim czasie. No po prostu widzicie, tu już widzicie na początku, nie ma w ogóle kryjówki. Okej, tu trochę mi... Kascenka nie pozwoliła na to, żeby się ukryć tam trochę lepiej. Au! Ale też mam powiedzieć, ta misja jest również taką bardzo dobrą okazją na zdobycie jakichś dobrych broni, jeżeli takich nie macie. O, tam widzę gość strzela z prawej. Znowu headshot. Dzisiaj takie headshoty uderzam, że to aż strach pomyśleć. A, tam widzę gość się kryje. Muszę przeładować, akurat w takiej chwili. Dobra, ten z głowy. Znowu strzał w kroczy. Jeszcze tam słyszę strzały, nie wiem skąd jeszcze tak do końca. O, tu ja przy drzwiach. Okej, już rozumiem. Więc teraz trochę skorzystamy, zbierzemy amunicję, bo jak mówię, ci goście mają naprawdę dobre... Mają naprawdę dobre bronie jednak. O, myślałem, że jeszcze ten gość zostawi shotguna. I to nie jest taki zwykły shotgun, to jest właśnie taka bardziej autopompa, bym powiedział. I tak, tutaj trzeba zebrać wszystkie walizki z towarem, który ci hajtańczycy zostawili. Ale z ucieczką jednak, jak widzicie, nie będzie wcale łatwo, bo łódź z Rico została właśnie wysadzona, więc musimy teraz uciekać. No, dostałem trochę... Znaczy tak, są dwa sposoby na ucieczkę. I też widzicie, ścigają nas policjanci 4 gwiazdki, czyli już na tym etapie gry, znaczy na tym etapie z taką ilością gwiazdek już nas ścigają panowie ze SWAT czy tam SWAT. Z
zawsze wolałem mówić SWAT. Znaczy zawsze właśnie. Właśnie zawsze wolałem mówić SWAT. Jakoś tak zawsze bardziej się przyzwyczajam, żeby mówić SWAT zamiast SWAT. Tak, ścigają nas, no jak mówię, SWAT, tajniacy, policjanci, wszystko z 4 gwiazdki. No i właściwie są dwa sposoby na ucieczkę przed tym wszystkim. Pierwsze to jest właśnie, tam można zajść do tego domu tam z tyłu. Tu właśnie stoi ten samochód, którym jest Landstalker, taka terenówka. Odwal się ode mnie!